Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję wózka Joy My Tracks. Jest to wózek spacerowy dla dzieci już od 6 miesiąca życia do 15 kg. Jeżeli interesują Was ceny tego wózka, to zapraszam do opisu filmu. Tam jest link, gdzie aktualne ceny zawsze są. No dobrze, przejdźmy do samego już wózka. Wózek ma amortyzatory, podobno też w przednich kołach, chociaż nie są to amortyzatory jakoś bardzo odczuwalne jak dla mnie. Ma regulowaną rączkę. Ma budkę, którą możemy przedłużyć. Tak wygląda budka złożona. Tak jest rozłożona, ale tutaj jest zameczek. I kiedy my odepniemy ten zameczek, to budka robi nam się jeszcze większa. Tutaj po bokach ma siateczki. Podobno poprzednia, czy jakaś inna wersja tych wózków ma cały ten panel z siateczki. I właśnie dlatego kupiłam MyTraxa, bo on nie ma całego panelu z siateczki. A zależało mi na tym, że jeżeli ma chronić przed słońcem, no to musi być tutaj zabudowany, a nie, że sobie maluszek w środku śpi, a tutaj mu słońce po oczach wali na przykład. Więc dlatego zwracałam na to uwagę, żeby tutaj też był zabudowany panel. No po bokach siateczka, to nic nie szkodzi. I tak, tu jest okienko do podglądania dziecka, też siateczkowe. W sumie trochę szkoda, że nie jest ono w poprzednim wózku, w Huskim, w Baby Design. Mieliśmy też tutaj, była siateczka, ale była też folia. I można było podglądać dziecko również, kiedy na przykład padał, czy tam kropił deszcz, nie było jakiejś wielkiej ulewy, ale kropił deszcz. Można było podglądać, a tu nie, no bo kapie na buźkę. Jak się założy folię, no to wiadomo, ale bez folii niestety nie da się podglądać. Wózek ma regulowane oparcie. Tak wygląda, kiedy się siedzi. Potem mamy jedna pozycja, troszkę półleżąca. Druga pozycja też jeszcze nie do końca leży, tak troszkę jest jeszcze pochylone. I teraz mamy całkowicie już na płasko zrobione leżenie. Ma pięciopunktowe pasy. Bardzo łatwo je się wpina i wypina. Jedną ręką można to spokojnie zrobić. Ma ochraniacze na pasy, tutaj też. Ma regulowany podnóżek. Podnóżek jest tutaj taki gumowy, co jest rewelacyjną sprawą, bo nie brudzi się od bucików. Tutaj ma miejsce, gdzie można sobie nóżki postawić. No i tak wygląda podnóżek w tej pozycji oraz w tej pozycji, gdy dziecko jest mniejsze, gdy dziecko śpi. Bardzo wygodnie może sobie tutaj nóżki oprzeć i dwoma rękoma tutaj się wciska jeden, drugi guzik, albo jedną na zmianę, albo dwoma naraz i jest już podnóżek z powrotem w pozycji początkowej. Pałąk jest wypinany, też możemy go albo jedną ręką, tutaj są przyciski, jedną ręką raz tu, raz tu i go wyciągamy, albo dwoma rękoma równo. Ma zamek, możemy zdjąć ten ochraniacz do prania. Koła wózka. Koła nie są piankowe. To są koła, które się nazywały, jak dobrze pamiętam, wiecznie pompowane. Ich się nie dopompowuje. One są takie jak pompowane koła, identyczne w dotyku, też takie sprężyste. Tylko że nie pompuje się ich, nie mam pojęcia co w środku mają, ale bardzo fajny pomysł na opony. Tylne koła są pompowane i niestety teraz się zaczyna tutaj problem, bo wózek w koszu ma, zobaczcie, tutaj jest taki znaczek, że tutaj powinien mieć w środku, jest taka kieszonka na rzep. I tutaj powinny być jakieś wentyle czy przejściówki do wentyli, aby go napompować pompką. A tu niestety nic nie ma, nic nie było w żadnych woreczkach przy wózku. No a ja kupując wózek nie miałam pojęcia, że coś takiego jest. Odkryliśmy to dopiero wtedy, kiedy trzeba było napompować opony, bo powietrze zeszło maksymalnie. No i niestety się nie dało, nie da się dopompować tych dziwnych wentyli ani pompką taką domową, czy tam do roweru, czy z takimi, wiecie, co tam w domu mamy, pompki, różne końcówki, ale się nie da. Nie da się kompresorem, niczym się nie dało tego napompować. Poszliśmy do wulkanizatora z tym wózkiem, no bo trzeba było to zrobić.
i nie czekać, żeby tam kupować jakieś przejściówki czy nie, więc poszliśmy do wulkanizatora. Wulkanizator był w szoku, co to w ogóle są za przejściówki. Jakoś napompował, chociaż też nie miał do tego wentyla, czy nie wiem jak to się nazywa, te kabelki. Nie miał takiego pasującego, ale jakoś siłą powietrza napompował nam te opony. No i tak, napisałam do... na Facebooka, do tutaj do Joy. Odesłali mnie gdzieś do jakiegoś dystrybutora. Okazało się, że mogę kupić u nich te przejściówki, które kosztują no, nie najwięcej, ale przesyłka 15 zł. No to jest po prostu jakiś kosmos. Parę złotych taka przejściówka, takie G, a za przesyłkę musicie zapłacić 15 czy ileś tam było złotych, więc mówię, no coś tutaj jest nie tak. Gdybym wiedziała, że mają być w ogóle jakieś przejściówki, to bym to sprawdziła od razu po zakupie wózka. A nie miałam pojęcia, że w ogóle coś takiego ma być. No, więc jeżeli kupujecie MyTraxa, sprawdzajcie, czy ma wentyl, czy tam nie wiem jak to się nazywa, ale w środku jest taka kieszonka, jest zresztą oznaczona takim młotkiem i tam coś powinno być do pompowania tych kół, ale nie mam pojęcia w ogóle po co ktoś takie... tutaj zrobił te wentyle, że tego nie idzie napompować. No tylko utrudnianie życia. Że nie mogłyby być jak normalne w każdym innym wózku, że napompuje się czymkolwiek, a zrobili takie G. No, dobra. Ale to już właściwie jeden z minusów omówiłam tego wózka. I teraz tak, tutaj... o, tutaj mamy taką regulację, zobaczcie. Do tego, do pochylenia siedziska. Tutaj jest plastikowa klamra. O, musimy to podnieść, przełożyć, podnieść, przełożyć dalej. Powiem Wam, że czasem to się jakoś tak dziwnie wpina, że jedno przeskoczy, drugie nie przeskoczy, to oparcie jest tak bokiem trochę. No to nie jest najlepszej jakości. Jak w wózku za tą cenę spodziewałabym się czegoś lepszego, to już w tym 3 w jednym wózku, czy tam 2 w jednym wielofunkcyjnym, który miałyśmy w haskim, to było o wiele lepiej wykonane. Było metalowe, a nie jakiś taki plastik fantastik, gdzie jak pierwszy raz chwyciłam to w rękę, miałam wrażenie, że ja to zaraz wyrwę z tym i złamie. No nic takiego się nie wydarzyło na szczęście, ale mimo wszystko za tą cenę spodziewałam się czegoś lepszego w regulacji oparcia tego wózka. Kosz na zakupy jest dość duży, dość pojemny. Tutaj ma taką fajną siateczkową na gumce przegródkę. Tutaj możemy włożyć jakieś drobniejsze rzeczy, tutaj napakować ten kosz. No, tutaj mamy uchwyt na kubek, też bardzo fajna sprawa. Tutaj z drugiej strony jest... element, który nam spina ten wózek, jeżeli my go złożymy. No dobra, i teraz drugi minus wózka. Jest tutaj regulowana rączka. Ona jest teleskopowo regulowana i ona lata, terkocze. Posłuchajcie. Nie mam pojęcia, czy tak się zachowują wszystkie teleskopowe rączki, ale bardzo mnie to drażniło w tym wózku. Poza tym ja zawsze wciągam wózki po schodach, nigdy nie wnoszę wózka. Oczywiście pusty wózek, ale zawsze go wciągam. No i jakoś tak zawsze miałam wrażenie, że mi się ta rączka wyrwie. Kiedy go tak wciągałam do góry, miałam wrażenie, że mi się ona wyrwie, nie wiem dlaczego. Rączka ogółem jest bardzo fajna, jest prawdopodobnie z jakiejś ekoskóry, taka trochę miękka, bardzo wygodna, ale niestety... ta teleskopowa regulacja to jest coś, co do mnie nie przemawia. Budkę już Wam pokazywałam, materiał jest bardzo fajny, z jakiego jest wykonany wózek. No i teraz jeszcze jedna rzecz, czyli składanie wózka. Wózek składa się, tutaj musimy, o, jest taka naklejka, odklejamy i tutaj jest ukryta rączka, ciągniemy za tą rączkę, ciągniemy jeszcze raz i wózek nam się składa. Teraz musimy go sklapnąć. O, i jest. Położymy. I to jest też sposób składania, do którego mam sporo zastrzeżeń, ponieważ tak wózek złożony się po prostu brudzi. To siedzisko się brudzi, bo dotyka ono w samochodzie tych tam elementów, które nie zawsze są, wiadomo, czyste. W domu też wózek nie stoi, więc musimy go złożonego położyć. Dotyka podłogi czy innych tam jakichś elementów i po prostu się brudzi. Dużo bardziej odpowiednie byłoby składanie go do środka. No ale niestety jest tak, a nie inaczej. Tutaj
widzicie, ta blokada jest zablokowana, wszystko się trzyma, można go przenosić jedną ręką, ale no, to jest moim zdaniem jeden z jego minusów, że nie składa się do środka, tylko na zewnątrz. Poza tym wózek się dość topornie podbija. Czytałam wcześniej o nim opinię, że gdy ma rączkę wysuniętą na maksa do góry i siedzi dziecko, to wtedy ciężko się go podbija, ale jeżeli ma rączkę w ten sposób na maksa złożoną, to nie ma problemu z podbijaniem. No i niestety ja się nie zgodzę zupełnie z tą opinią. Ja jestem niska, więc mam wózek w ten sposób właśnie, z taką najniższym ustawieniem rączki. I gdy Oli w środku siedziała, miałam wielki problem, żeby go podnieść pod krawężnik. Musiałam się całą siłą, z całej siły uwieszać na nim, żeby podniósł się przód. I to jest ogromny minus tego wózka. Bardzo, bardzo ciężko się podbija, nawet z takim ustawieniem rączki. Przynajmniej jak dla mnie. Z doświadczenia z innymi wózkami wiem, że są wózki, które się dużo lepiej podbijają. Z ciężkim dzieckiem w środku również. Ten niestety nie należy do tych wózków i podbijanie to jego minus. No, ale poza tymi wszystkimi minusami, no to trzeba mu przyznać, że materiał ma bardzo dobrej jakości, ma fajne kolory, prowadzi się go dość dobrze, nie licząc tego podbijania. Ma pojemny kosz, bardzo fajne są te przednie koła, tragiczne rozwiązanie w tylnych kołach z tymi wentylami, do których nic nie pasuje. Wózek jest zwrotny, można go prowadzić praktycznie jedną ręką, skręcać niemalże w miejscu. Wózek ma w zestawie również folię przeciwdeszczową, ale szczerze mówiąc nie używałam jej, ponieważ ona ma coś tak sztywnego w sobie, że nie idzie jej złożyć i nie idzie jej schować w kosz pod wózek. No a jednak nie wiem jak wy, ale ja zawsze folię mam przy sobie, bo nigdy nie wiadomo jak z tą pogodą. Zimą śnieg, wiosną, latem, jesienią deszcz, może nagle spaść, a nie będziemy się przecież wracać biegiem po folię do domu, bo zaczął padać deszcz. Więc jak dla mnie folia od tego wózka Joy, nie wiem jak inne wózki mają, ale ta folia to jest niestety nie wypał i nie idzie tego zupełnie mieć ze sobą, kiedy się chodzi po dworze, spaceruje. Ogółem folia sama w sobie jest ok, jej montaż też nie jest jakoś tutaj trudny ani skomplikowany, no ale niestety nie da się jej zupełnie mieć pod wózkiem, no chyba, że ją upchniecie w koszu, że zajmuje wtedy cały kosz, już nic innego nie włożycie. Jakoś ją się upchnąć da, ale moim zdaniem folia to jest bardzo duży minus i ja używałam folii uniwersalnej, takiej tam kupionej do każdego wózka, teoretycznie zawiązywanej takimi sznureczkami i ta folia właśnie o wiele lepiej moim zdaniem się sprawdza, bo składa się ją w malutką kosteczkę i chowa do kosza, a niestety folia od Joy jest ogromna. Ale poza tym, no wózek jest dość fajny, gdyby nie liczyć tych minusów, które dla mnie osobiście ogromnie, a kuku, które mnie osobiście ogromnie rozczarowały. No nie wiem dlaczego, ale za tą cenę spodziewałam się, że będzie to jakoś jednak lepiej rozwiązane. No ale niestety, tak to wygląda. Wózek Joy Mytrax. Jeżeli Was interesują jego obecne ceny, aktualne ceny, to w opisie do filmu jest link. Zapraszam Was tam gorąco. No i zapraszam też na nasz blog oraz do innych wózkowych recenzji. A ja już dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.